W filmie Jak wycesować smoka przyjaciel i jeździec wreszcie założył rodzinę. Przygotujcie się na... nie 5, a aż 7 faktów o dzieciach Czkawki i Astrid. Jednak Cressida Cowell, autorka książek Jak wytresować sobie smoka, na których bazuje trylogia filmów DreamWorks, zdradziła nam na Twitterze ich imiona. Dziewczynka nazywa się Zephyr, czy też, wymawiając bardziej po angielsku, Zefa, a chłopiec to Nothing. Drugi. Imię Zephyr oznacza zachodni wiatr lub ciepły, łagodny wiatr. Tymczasem znaczenie imienia Nothing jest zdecydowanie mniej dostojne. Nothing to angielskie potoczne, ekstremalnie nieformalne określenie na... nic. Serio, słownik angielsko-polski tłumaczy je dosłownie jako nico. Tak się zastanawiam. Czy to oznacza, że, podobnie jak jego ojciec, Nothing urodził się słabowity? Cóż, to by wyjaśniało, dlaczego Czkawka i Astrid postanowili nazwać jedno ze swych dzieci nic! Fakt trzeci. Rodzeństwo przyszło na świat nie w starym, kochanym, dobrym Berg, które znaliśmy z filmów i serialu, a w którym urodzili się ich rodzice, i dziadkowie, i pradziadkowie, i tak dalej. Przyszli na świat już w nowym Berg, którego założenie widzieliśmy w Jak wytresować smoka 3 – Ukryty świat. Fakt czwarty. Zephyr jest pierwszą starszą siostrą, jaką widzimy w serii Jak wytresować smoka. Do tej pory, ilekroć spotykaliśmy rodzeństwo, to chłopiec był zawsze najstarszy. Nawet w przypadku Mieczyka i Szpadki, ta druga jest od brata o kilka minut młodsza. A jako że Zephyr jest najstarszym dzieckiem Czkawki, oznacza to, że w przyszłości to właśnie ona może zostać przywódczynią wioski. Fakt piąty. Tym, którzy oglądali serial Jeźdźcy Smoków, fryzura Zephyr może wydawać się znajoma. To dlatego, bo jest łudząco podobna do fryzury noszonej przez małą Astrid, którą widzimy w kilku odcinkach. Cóż, jaka mać, taka nać? Fakt szósty. Książka The Art of How to Train Your Dragon, The Hidden World, zdradza nam, że Zephyr, podobnie jak jej ojciec, uwielbia rysować i stale nosi przy sobie zeszyt, w którym szkicuje. Fakt siódmy. W tej samej książce możemy przeczytać także, że Zephyr odziedziczyła po Czkawce nerwowość, podczas gdy Nothing z charakteru wdał się bardziej w Astrid i odziedziczył jej niepokorną naturę. Zdaje się to bezpośrednio zaprzeczać samemu filmowi, w którym to Zephyr sprawia wrażenie bardziej odważnej, a Nothing bardziej nieśmiałego. I oto właśnie było 7 faktów o dzieciach Czkawki i Astrid, które was zaskoczyły, o których widzieliście już wcześniej. A może znacie jakieś, które się tutaj nie pojawiły? Nie krępujcie się! Zostawiajcie pod filmem komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w nowym wideo w każdy piątek o 17.00. I czasami w poniedziałki o 17.00 też.